Panowie, wasze zachowanie przez ostatnie dni było karygodne. Dlatego macie 2 minuty na spakowanie swoich walizek. Tak jest, wielki bracie. Jasne. Wyszli? Wyleźli? Czyli że co, żegna się? Co? Żegna się? Nie, co ty. Nie, nawet to się żegna. Nie przesadzajcie. No tak zrobił, jakby się żegnał. Będziemy dzisiaj na browar pogadać? No chyba idziemy. Chyba nie ma wyboru. No, co? Chyba nie ma wyjścia. Ale pójdziemy na browara teraz. Idziemy na browara. Ej! Co się dzieje? Że co? Co się dzieje, bracie? Wyszli wszyscy we trójkę, tak? Opuśćcie dom wielkiego brata. Dobra, pa! Do widzenia, do widzenia! Do miłego zobaczenia! Do widzenia. Powiem tyle, tylko że ta sytuacja w chwili obecnej jest troszeczkę podobna do tej samej, która miała miejsce, jak wychodziła Kasia. Nathan, idź do sypialni. Znajdziesz tam strój indiański. Okay, przebierz się. Jestem zmieszana, wielki bracie, że nie ma Dawida i Wasyla i Kamila. Albo zostali zabrani, albo zostali usunięci. Największa myśl, jaka przyszła mi do głowy, to, że to nie są po prostu żarty. Co? Trzech wywalili? Nie wywalili. Oni są w secret roomie. Spokojnie, Natalia. Nie ma za co ich wywalać. Oni są będą w secret roomie. Nie ma za co wywalać Wasyla, który jest... No dobra, róbcie, co macie robić. Może nareszcie będzie spokój. Miłość i przyjaźń, zero agresji. Bez stresu, ha, wszystko będzie w porządku. Ja jestem przekonana, że jestem w porządku. Proszę was, trzech by uczestników wyrzucili. Oczywiście, tym bardziej, że Dawid i Wasyl wczoraj nie zrobili nic złego. Nie wywalić.